Tak wygląda smutek. You guys get lonely, you should talk to each other maybe and find some friends to play games with when you play games. I feel like people are always too scared to meet new people, try to meet others. Have a good night. See you guys tomorrow or the next day. To były ostatnie słowa Rekwula, niezapomnianej legendy świata streamingu, gamingu oraz jednego z najjaśniejszych talentów wśród graczy World of Warcraft na świecie. Historia Rekwula nie jest prosta do opowiedzenia, nie ze względu na jej złożoność, a na wagę wydarzeń. Jest to opowieść o człowieku, graczu, który był kochany przez dziesiątki tysięcy ludzi, ale nie był kochany przez samego siebie. Opowieść o człowieku, który wśród setek tysięcy pozytywnych słów widział tylko te, które jak nóż wbijały się w jego serce. O człowieku, który nie bał się mówić tego, co czuje i dawał miejsce swoim emocjom na to, by te czasem mówiły za niego. O człowieku, który został zaszczuty przez mały procent toksycznej społeczności, która po raz kolejny doprowadziła do kolejnej tragedii. Byron Bernstein od małego był pasjonatem gier komputerowych, tak jak i dwójka jego starszych braci, Gary i Guy. W szczególności upodobał sobie World of Warcraft, grę, która w przyszłości spowoduje, że jego życie zmieni się o 180 stopni. Początek tragicznych wydarzeń w życiu Byrona rozpoczął się, gdy ten był zaledwie 6-letnim chłopcem. To wtedy młody Rekful po powrocie z salonu gier do domu dowiedział się, że jego starszy brat, Guy, odebrał sobie życie. Ta sytuacja zostawiła tak wielki impact na chłopcu, który był w bardzo bliskiej relacji ze swoimi braćmi, że była jednym z powodów późniejszych zmagań z depresją. U Bernsteina jako dziecka zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową. Jedynym sposobem dla młodego chłopaka, by poradzić sobie z taką tragedią, była to ucieczka od rzeczywistości i udało się to za pomocą gier komputerowych. Chłopak poświęcał cały swój wolny czas na to, by wyciszać swoje myśli, udając się w objęcia Asheron's Call, jego na tamten czas ulubionej gry MMO, w której szybko stał się najlepszym graczem w całej grze. Nie wytłumiło to jednak jego natrętnych myśli, ponieważ w wieku 16 lat Byron na wzór swojego brata spróbował odebrać sobie życie. Wtem na horyzoncie pojawiła się jego największa miłość, choć początkowo znienawidzona. World of Warcraft w momencie premiery bił rekordy popularności i uśmiercił inne, mniejsze produkcje, takie jak m.in. właśnie Asheron's Call. Widząc, jak Byron nie mógł sobie poradzić z utratą ukochanej gry, jego kolega podarował mu konto w WoWie z postacią o bardzo wysokim levelu. To ten moment można uznać za początek powstania legendy Łotrzyka o nicku Rekful. Nie minęło wiele czasu, by Byron całkowicie zdominował grę w trybie arena, w trybie gracz kontra gracz. Jego innowacyjny styl gry i niepohamowana chęć bycia najlepszym szły w parze do tego stopnia, że w ciągu pierwszego sezonu udało mu się stać numerem 1 na arenie, miejscu, gdzie gracze mierzą się ze sobą nawzajem i to wszystko bez znajomości podstawowych mechanik gry. Popularność bezwzględnego Łotrzyka w grze rozpoczęła się, gdy Rekful skończył w top 0,1% graczy na świecie kilka razy z rzędu. Blizzard, wydawca World of Warcraft, musiało nawet zmienić system oceniania w grze, ponieważ Rekful tak bardzo odstawał w rankingu od innych graczy. Wszystko to doprowadziło do tego, że Byron został oficjalnie członkiem drużyny e-sportowej Complexity, z którą osiągnął raz trzecie miejsce, dwukrotnie drugie i raz pierwsze na oficjalnych światowych zawodach w WoWa. Słabe warunki finansowe nie pozwoliły Byronowi kontynuować kariery e-sportowej. Complexity nie miało zbyt ciekawego kontraktu dla Rekfula i tylko go to ograniczało. Chciał odpocząć od zawodowego grania, żeby skupić się na streamingu. Zafascynowany krainą Azeroth postanowił przekuć swoją pasję w karierę streamera i podszedł do tej sprawy bardzo poważnie oraz rzetelnie. W 2012 roku Rekful uruchomił swojego pierwszego streama, po czym natychmiastowo stał się gwiazdą społeczności gamingowej, zdobywając uznanie za nieprawdopodobne osiągnięcia w grze. Jednak w cieniu sukcesów kryły się jego osobiste demony, których ten nie bał się ujawniać. Depresja towarzyszyła mu przez większość życia, a Rekful postanowił się nią dzielić ze światem. Jego streamy stawały się miejscem szczerej rozmowy o zdrowiu psychicznym, co przyciągało fanów, którzy szukali zrozumienia. Z czasem jednak granica między światem wirtualnym a rzeczywistym stawała się coraz bardziej rozmyta, a widzowie pozwalali sobie przekraczać granice jak nigdy dotąd. Życie osobiste Byrona było pełne wyzwań. Stracił bliskich przyjaciół, a relacje miłosne często przynosiły mu ból. Jego stream stał się areną, na której rozgrywały się nie tylko epickie potyczki w grze, ale także walka z własnymi myślami. Z czasem odszedł od WoWa, żeby spróbować swoich sił w innej produkcji Blizzarda, karcianej grze Hearthstone, w której również udało mu się wejść na podium podczas Mistrzostw Świata
w 2013 roku. Niestety, jak każda gra MMO, Hearthstone również potrafi napsuć krwi, tak więc Redfall zdecydował się go odłożyć na bok, by po raz kolejny spróbować czegoś nowego. Los chciał, że padło na jedną z dwóch najbardziej toksycznych gier, jakie mogły być wybrane, czyli League of Legends. Ta doprowadzała go na skraj wytrzymałości emocjonalnej. Rollercoaster złości, smutku, euforii po raz kolejny zmusił go do zmian i tym razem była to zmiana jak najbardziej na plus. Byron zdecydował się wyjść do ludzi i streamować in real life. To właśnie był moment, w którym poczuł, że żyje i zdecydowanie jest szansa na to, żeby coś jeszcze w życiu zmienić. Próby zrozumienia siebie samego powiodły się, a głowa Redfalla wydawała się być już dużo lżejsza. Wszystko dzięki stopniowemu odstawianiu gier komputerowych, żeby skupić się na sobie, tu i teraz. Byronowi pozostała tylko jedna rzecz do zrobienia. Pozbycie się wszystkich swoich traum, które zjadały go od środka przez lata. Wtedy pojawił się Dr. K, psychiatra i współzałożyciel Healthy Gamer, firmy zajmującej się udzielaniem pomocy psychologicznej dla młodego pokolenia graczy i użytkowników internetu. Dr. K prowadził prywatne terapie oraz dla tych bardziej odważnych terapie publiczne, głównie za pomocą swojego kanału na Twitch. To właśnie na taką publiczną pomoc zgłosił się do niego Byron. Był to niesamowicie odważny krok, ponieważ przy widowni liczącej setki tysięcy ludzi, ten opowiadał otwarcie o swoich myślach, obawach i relacjach z innymi. Sesji terapeutycznych było wiele, a zmiany zachodzące w Redfallu były widoczne dla niego, jak i dla jego widowni. Redfall w końcu czuł się zmotywowany do działania i rozpoczął pracę nad swoją własną grą MMO nazwaną Everland. Bazując na swoich własnych doświadczeniach, Byron bardzo chciał stworzyć grę, która miała być miejscem, do którego mogły uciec dzieci po przejściach, by odnaleźć przyjaciół i wsparcie wśród innych członków społeczności. Niestety ten produkt nigdy nie został dokończony. W lipcu 2020 roku Redfall prowadził swojego ostatniego streama, którego zakończył słowami: jeżeli czujecie się samotni, to spróbujcie z kimś porozmawiać, pograć z kimś w gry. Do zobaczenia. Widzimy się jutro. Dla Byrona jutro nie nadeszło. Internet obiegła tragiczna wiadomość o śmierci Redfalla. 31-letni mężczyzna wyskoczył z okna w swoim mieszkaniu. Społeczność gamingowa zamarła, a fani nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Jego odejście odcisnęło piętno na sercach milionów ludzi, a wszyscy wielcy streamerzy, którzy znali się z Byronem, oddali mu hołd podczas swoich transmisji na żywo. Dziedzictwo Redfalla to nie tylko zapis nieprawdopodobnych osiągnięć w świecie gier, ale także apel o empatię, zrozumienie i wsparcie dla tych, którzy walczą z chorobami psychicznymi. By upamiętnić jego pamięć, tysiące graczy w World of Warcraft zebrało się w setkach kościołów rozsianych po mapie Azeroth. Wszystkie zwaśnione nacje oraz klany zjednoczyły się w tym jednym dniu, by stworzyć największy event w grze i wspólnie dokonać ostatniego pożegnania największej legendy gry spod stajni Blizzard Entertainment. Miesiąc później Blizzard postanowiło złożyć hołd legendzie Redfalla i dodało do gry postać, która zajmowała się szkoleniem młodszyków, czyli klasy, która pozwoliła Byronowi zapisać się w historii jako najpotężniejszy gracz World of Warcraft. Ten nauczyciel, trener dodany do gry, nosi imię Redfall. Tragiczna historia Redfalla stała się bodźcem do szerokiej dyskusji na temat zdrowia psychicznego w społeczności gamingowej. Jego śmierć zmusiła ludzi do zastanowienia się nad ceną sławy, ciśnieniem wirtualnego świata i potrzebą otwartości na temat problemów psychicznych. Jego droga, choć smutna, pozostawiła trwały ślad, który przypomina nam o kruchej równowadze między wirtualnymi sukcesami a rzeczywistymi wyzwaniami, które potrafią być przytłaczające równie mocno co te internetowe. Dziękuję za to, że wytrwaliście do końca. Jak zwykle, jeżeli materiał Wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Liczę na ciekawe komentarze z Waszej strony, a tymczasem ja już uciekam. Widzimy się już niedługo. Czarne serce.